いうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーゾラップでいこう立ちつって取るてきたなにぬねのにしtakim to można być śmiesznym pestycystą. I to tuż obok pana mnicha. Na Takeshita Street. Teraz próbujemy się wbić w ten szalony tłum i kupić sobie creepa, czyli takiego japońskiego naleśniczka. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. A te właśnie przy stacji Harajuku właśnie na Takeshita Street są chyba najlepsze. Bez zahamowań. Tu akurat dużo jest właśnie takich sklepów z ciuchami. A tu mamy już taki sklepik malutki z naleśnikami, ale to nie ten, którego ja chcę. Lody. I McDonald's. Oczywiście troszeczkę taki zjapońszczony, nie taki jak u nas dokładnie, ale podobno też dobre, nie wiem, nie jadłem jeszcze tutaj w McDonaldzie. Nie,
Tutaj znowu mamy tripy. Różne wysiereczki i koszuleczki. Tutaj już coś dla dziewczyn. Coś a la mundurek szkolny można sobie kupić. No tam już w oddali widać ten sklep, w którym ja 2 lata temu kupowałem sobie creepa i był naprawdę, kurczę, zarąbisty. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakiejś przeogromnej kolejki. Watę cukrową taką kupić? O, tutaj. Tutaj się kupuje tą watę cukrową. I mamy creepy. Bardzo duży wybór. Także przystępujemy do kupna. ください。 5 No i mamy takiego naleśniczka, jest tutaj lód, ciasto sernik, banany i karmel. A wspomnę jeszcze tylko, że na takie kupienie sobie naleśnika to nie jest jakaś tania sprawa, bo no, praktycznie można się nawet nim najeść i jest naprawdę dobry. No ale no, przeliczając na nasze złotówki, no to on kosztuje mniej więcej z 20 zł. On kosztował 630 jenów. Więc no, trochę kosztuje. O, kolejny z creepami. Ah, nice. Ja,
A ja wyjadę, rzut im drogę. Aha. Koła i ciuszki. Ale tam już za wiele raczej już nie ma i też powoli bateria mi się już tutaj rozładowuje, tak więc będę już się z wami żegnał, tak więc na razie, trzymajcie się, pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji, podzieleniu się z komentarzem, no i tak więc na razie, trzymajcie się, cześć!